Nie wiem, który jest szybszy. No to można sprawdzić. Dzień dobry! Witam szefie, witam. Co to za podrywanko? W godzinach pracy? Rozmawiamy także. O motoryzacji? Tak. O, czy tak gadaliście? No powiedz, kurde. O tych dwóch pięknościach. Która szybsza? Bo czy ta, jakże w myśli, która szybsza? No ta! No ta. No ta, ta. Trzeba to sprawdzić, no. No to idziemy się ścigać. A koło to jest auto? Moje. I za ile pan kupił? 400 koła. Ile? 400 koła. Nie, no kurwa, nie wierzysz, niech takie stare auto, żeś to nawet klimatyzacji dwustrefowej nie ma. Tak, panu opłacało? Jedzie szybciej. A jak szybciej? Jedzie 220 zwrotowy na prostej 190 albo 200 nawet. Pierdolisz. No nie. Przewieź mnie. Zaraz wrócę. Panu mogę pomóc? Tuning bym chciał zrobić. Ile jedzie? 190, 200. Nie, nie, ale to jest na full tunie, czy? No. A skąd wziął pan tyle pieniążków, aby takie auto sobie zakupić? No to pracuję na mechaniku, to wiem. Jak, u jakiego mechanika pan pracuje? Hajmiadary. A, to tam gdzie okradają klientów. Mhm, na pewno okradamy. A to czemu pan przyjechał do nas na warsztat? Bo z Miley chciałem pogadać. Pan kręci coś z Miley? Dziękuję za suba. Nie. A Miley coś z panem? Nie. A macie dziecko? Też nie. Okej, okay. A... Aha, no i fajnie, Kuba, nie? Ty, jak to leci? Fruje naprawdę elegancko. Lepiej niż urósł mój. I pan naprawdę z tego kupił za 400 koła tylko? No. A to jakaś promocja była, czy co? Nie. W każdym razie 300 koła kosztuje. Plus Fortune do 60-70k. Momencik, odbiorę telefon. Tak, halo? Kurwa, przypał jest, pomóżcie mi. Gdzie jesteś? Kurwy się kręcą już po mnie. Ledwo wstałem, już kurwa węszą. Skończę w grobie, w piachu skończę. Ale to wyślij GPS, po ciebie podjedziemy. Dobra, dobra, potrzebuję ochronę mieć dzisiaj, bo inaczej będzie... Jest pizda, no jest pizda. Mam graffiti na mieszkaniu, chuj w dupie chlupie, podpisano kuj. Co? Nie. Chuj w dupie chlupie, podpisano kuj. Czyli chuj jest za tym, za to wszystko odpowiedzialny. To ja podjadę no tutaj z panem. O kurwa. Milimetry. No. Jechaliśmy 202. Powiem panu, że to auto jest zajebiste. Ty, wsiadaj do tyłu. Dalej, bo ktoś przyjechał z tyłu. Wsiadaj do tyłu, szybko. Ktoś przyjechał z tyłu, już się czają, przysięgam ci, spierdalaj stąd. Mnie nie przejdę złapią. Przez siedzenia. Pa, jest ktoś, biega ktoś, kto to jest? Cofnij tam. Ty, bieg do środka. Dobra, ładujemy go, ładujemy go, zawracaj. Ale ja nie mam spluwy. Ja mam, kurwa, ładujemy go. Jeżdżaj na pełnej kurwie. Jak wczoraj w warsztat. Dawaj, dawaj. Kurwo, gdzie jesteś? O kurwa, już mu najebałem prawie, kto to jest? Łapy kurwa! Młody kurwa! A to już go nie bić? Skurwy synu! Co ty kurwa? Wiesz jak się nastraszyłem? Wjechałem, ładuję cię w dziurę, dobrze mieć kask! A to był żart, to był żarcik, żarcik! To nie są śmieszne żarty, kiedy na niego polują! Oszalałeś? A na mnie stary... No wiem, że na ciebie też! A na mnie tak kurwa! Nie masz klamę? Patrz jak ja wyglądam, mam przy sobie no! Ja muszę zmienić image, bo jest kurwa problem. No patrz jak ja wyglądam, kurwa, popatrz mi w oczy. Kurwa, hop, ja się przestraszyłem, jedziemy stąd chłopaki. Tu jest przypał. Zawijamy stąd, zawijamy. Ej, bo ja... Sorry, masz szczęście, że biję z lewej. No właśnie, chciałem ci to powiedzieć. Samir, do tyłu wskakuj. Mam wsiadać ten? No miał. Dobra, trzeba to zrobić tak. Kto cię goni? Na pewno ten kuj? Na bank, no nie widziałeś graffiti, chuj w dupie chlupie, kuj. Dzisiaj ja tutaj zajebałem kurwa jakiś motocykl i jedzie za mną kurwa. Ten, jakiś pomalowany kurwa metaliczną, czerwień. Jedź do apartamentów. Dobra, ale pojadę na skróty. Dobrze. Tu tej drogi nikt nie zna, co ja nią pojadę. Ręka gadżeta poszła, zaznaczyłem ci. Dobra, i ja teraz patrz, zaskoczę wszystkich, tędy.
Tędy nikt nie jeździ do apartamentu. Ty, ale ty wiesz, że jak oni skumają, że my się razem bojamy, to też cię będą chcieli odjebać. Słuchaj. Masz przejebane, musisz się z tym liczyć. To oni będą mieli przejebane. No nie mają szans, chłopie Zenu. Ja kiedyś pod pawilonem 13 chłopa jedną ręką najebałem. Kurwa, no oni mają broń. Dyszka, oni mają broń. Ja też. 4 mam spluwy. A strzelałeś kiedyś? Nie, ale mam spluwy. No ale ważne, że mam. Dobrze, dobrze. Widziałem TikToka Wojtka Goli. I tak strzelał. Tak, już umiem. A kto to? A kto to? To jest TikToker taki. Niepełnosprawny. Nie mówi ryj. O kurwa mać, no dobra. O kurwa, no ta. Ale lubię go oglądać, mu dałem follow. Kuba, nie? Tam. No dobra, świeć pani nad jego duszą, dobra. Tego, ja biorę tak, biorę 500 000 szafki. Ile? Pół bańki. Czekaj, kurwa, co? Ile kurwa? Pół bańki, kupuję. To oni. Co ty kurwa, to gościu, oni. Pojebało cię? Chowaj się, to oni. Kurwa, na środku drogi stoisz? Kurwa, chuju, jebany! Ty, łysy, a jak ty masz na nazwisko i imię? Pitbull! Wiesz co to był za gość? No? On sprzedawał wifony, chłopie, w kiosku ruchu! To jest ktoś od kuja! Kurwa. Tamten koleś? Dostał przekopę, kurwa, i kazałem powiedzieć kujowi, że masz się wsadzić chuj w dupę! Dobrze, nie mów lupę. Dobrze. Zrobię ci zajebiście, kurwa. Zaufaj. Tak. Co to? Dobra, to po mnie, mam wyjebane. Kurwa! Co się stało? Co ty kurwa? Pojebało cię przed okno, ja, widziałem! Co ja? Godzić kurwa frajera! Sami rząd na cię poluje! To ta kurwa od kuja na bank, łapko! Ale masz przejebane! Ej, Miley, co jest? Co oni robią? Masz przejebane. Jak Jimmy go wysadzić chciał? Ale to jest Jimmy, który średnio dziennie 4 razy wysadza, szefie. No i ma przejebane. No i ma przejebane, bo zabić się Samira. Nie. No nie, Samira nie ma. Kurwa, dobra. Dopalam. Ej, dobra, nie mam siły, kurwa. Gądź gnoja! O, kurwa. Skurwysyn. Ale się... O, kurwa. Ale się zmacha. Ja kurwa nie wierzę. Ja nie wierzę, jak on tak szybko kurwa. Biega. Nie wiem, w tym kasku się ciężko oddycha, wiesz? O, kurwa. Samir chyba żyga. Cześć, ja po niego podjadę autem. I podjedźcie pod Samira. Dzień dobry. Czym pomóc? Ojciec Ruda jest. To mnie nie do nas, tylko koleżanka chciała. A, koleżanka, wtedy czym pomóc? Ja tak, pierdolę, wiesz ja co myślałem, że kto to jest, nie? Ludzi do pracy. Przepraszam pana. Tak, proszę. Tak. Dzień dobry. Momencik, zapraszam. Mam takie nie, pytanie. Szefie, nie szukamy, szefie. Zaraz się okaże, czy szukamy, czy nie. Co jadł pan dziś na śniadanie? Dzień dobry. Chodź. Nie wiem, czy przejdziesz rekrutację. Co pan jadł dziś na śniadanie? Ciężka jest rekrutacja, bo ja tak naprawdę nie znam się na mechanikowaniu, ale mechanikowaniu? Tak. Chodź. Ważne jest to, co masz w środku. No mam serce i... Także nie, energii. No gdzie? Słuchaj, mamy czwartki w bikini. Pokaż cyce, czy się nadajesz. Ja pisałam, wie. No właśnie nie mam. Jak nie masz? Cyców nie masz? Jak no nie masz cyców? Bomba. Każda baba ma cyce. No, nie mam. Inwestuje 5 no ale to złotych. Jak będziesz ja wtedy jeszcze, ojciec bikini przychodziła w czwartki? Pytam, czy mogę na nie możesz na czatnika. No, a zdejmij koszulkę. No nie mogę. No ale masz faceta jak wszystkie dziewczyny w tym mieście, kurwa. To jest niemożliwe. W tym mieście są same dziewczyny, które mają samych facetów, które kurwa w ogóle nie podrywają innych facetów. Nie wierzę. Kurwa. Bo powiem panu, że to wygląda w taki sposób, że każdy mężczyzna podchodzi do kobiety, kładzie jej dłoń na ramieniu, mówi zaklepana, no i tak to wygląda. No to jest bez sensu, że wy wszystkie jesteście w związkach. Ja na przykład pierdolę się jak domki w Czeczeniu. Przecież trzeba, póki jestem młody, cały czas trzeba się pracować i docierać z innymi dziewczynami. Feromony, zapach dupy i stóp, to jest życie. Nigdy nie był pan zakochany? Po chuj!
Kiedyś byłem. Tak długo byłem, aż mi przestał na nią wstawać. I ją z domu wygnałem. My tam są drzwi marki Gerda. Wypierdalaj. Spakowała się w rzeczy z Biedronki, znaczy w siatki z Biedronki i wyszła. Dlatego ja teraz stawiam na seksapin. No, a nie miał pan tak kiedyś, że na przykład spotkał pan jakąś kobietę i powiedział, mam wrażenie, że to jest ta. Będę o nią walczył, póki będę miał siły w sercu. Ty, o kobietę? Oczalała pani? Ja se konia mogę zwalić i mi przejdzie. Spotkałam mężczyznę. Jakiego? Jednego. Ja, słuchaj. Na imię John. John? Ja dla ciebie mogę mieć na imię John i na przykład Pete. Na raz. Czyli byś miała dwóch. Ale jajami, odchodzę od tematu. Czwartki musisz przyjść w staniku. Czy jesteś w stanie to zrobić dla firmy? A taki sportowy może być? Nie no, musi być bikini, ale najpierw muszę zobaczyć, czy twoje cycki są odpowiednie. Wszystkie dziewczyny przechodziły taki sam test, bo w czwartki jest u nas dzień w bikini i dziewczyny myją w stanikach auta dla klientów. Do tego dostają super napiwki, dlatego to jest dzień w bikini. Ten dzień jest dla nas niesamowicie ważny, taki powiem po niemiecku. Importland ważny, rozumiesz? On jest najważniejszy. To jest dzień, bez którego nie zamykamy miesiąca na plus. Sorry, przepraszam. Szefie, ja tu dałem, chciałem napiwek dać 100 tysięcy za tą dziewczynę w bikini, co była bardzo ostatnio. Bardzo dziękuję, zaraz jej przekażę. Pan położy. Tak. Proszę, tutaj. Dziękuję bardzo. Wracając do tematu. Z tego masz procent. Z każdego napiwku masz $500. Nie no, trzeba się szanować. Ty, dobra, słuchaj, to ja... Nie każę ci się z nimi całować. Nie każę ci się z nimi prowadzać za rękę. Nawet nie będą cię pewnie podrywali. Oni oczami się najedzą i dadzą napiwek. 8, 8, 7? Dobrze, to w takim razie ja pojadę kupić bikini, bo ja nie noszę bielizny. 5, 8, 6. Ale nie masz nic pod tym? No nie. Lubisz luz? No lubię luz. Jak Freeze? Ten z teledysku? Co? Freeze, taki co śpiewa luz mam. Boję szefa. Nie znam. Nie zna pani? Taki to, nie. Niski. Ale, no i on śpiewa. Ma takiego minimajka. Niski, to chyba o mnie. A, właśnie, takie pytanie mam. Panie Wifon? No, taka Hiro, dzień dobry. Zna pan chuja? Znam. Pan jest jego bratem? Nie. A na jakiej stopie jesteście znajomymi? Z kujem? No. To mój były. Koleżeńskiej. A bliskiej relacji. Może znajomych. Się pan dowiedzieć, o co chodzi kujowi, bo ma problem do mojego kolegi? A jakiego? Do Samira. Mogę to dowiedzieć? Samira? A jak nazwisko? Samir. Samir to nazwisko, czy imię? I Samir, to jest zagadka. Samir. Napisz. Samir.